Czy znacie pomysły, które pozornie brzmią pięknie i szlachetnie, ale mają również drugą stronę i przynoszą niepożądane, a wcale nieoczywiste rezultaty? Wszystko dlatego, że idee mają swoje konsekwencje, a jak mawiał francuski ekonomista Frédéric Bastiat, trzeba patrzeć nie tylko na to, co od początku widać gołym okiem, lecz także na to, czego nie widać. Wdrażanie w życie jednego z takich pomysłów ma miejsce dzisiaj w Polsce. O co chodzi? O niedawno przegłosowaną nowelę ustawy o ochronie zwierząt, tak zwaną piątkę dla zwierząt. Poznajmy kontekst. 8 września, w odpowiedzi na publikację filmu dokumentalnego Krwawy biznes futerkowców, ukazującego warunki hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, prezes prawa i sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał konferencję. Poinformował, że jego partia ma gotowy do wdrożenia projekt Piątka dla zwierząt. Pisowską inicjatywę poparli posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, a sprzeciwili się jej posłowie PSL i Konfederacji. Na konferencji Jarosław Kaczyński powiedział Liczymy tu także na poparcie ponadpartyjne, bo to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia związana z tym wszystkim, co się określa jako humanitaryzm i co odnosi się do ludzkiej dobroci, uczciwości. Dodał, że to ustawa, którą z całą pewnością pobrą wszyscy dobrzy ludzie w Polsce. Waldemar Budaspis, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poparł ideę prezesa Kaczyńskiego. W XXI wieku nie możemy pozwolić na to, żeby z moralnością, z etyką, z humanitaryzmem wygrała próżność i fanaberia garstki osób, które albo chcą korzystać z towarów ze skór, albo chcą na tym dobrze zarabiać. Oraz są pewne granice prowadzenia biznesu i pieniądz nie jest najważniejszy. Humanitaryzm, etyka, moralność to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać. Część opozycji sama przedstawiła autorskie pomysły dotyczące ochrony zwierząt. Katarzyna piekarska, posłanka koalicji obywatelskiej, ogłosiła, po wyborach planuje złożenie w sejmie projektu ustawy o powołanie rzecznika ochrony zwierząt. Piątkę dla zwierząt po wprowadzeniu kilku poprawek przez Sejmową Komisję Rolnictwa przegłosowano w sejmie w nocy z 17 na 18 września. Jakie zmiany wprowadza nowela? Piątka dla zwierząt przedstawiana jest jako projekt umotywowany moralnością i humanitaryzmem. Przyjrzyjmy się bliżej części zmian, które wprowadza i przeanalizujmy je z innej perspektywy pod kątem konsekwencji gospodarczych. Po pierwsze, zakaz hodowli zwierząt futerkowych z wyjątkiem królików w celu pozyskania z nich futer uzasadniany jest potrzebą ograniczenia przysparzania zwierzętom zbędnego cierpienia. Zgodnie z ostatnim raportem Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych, Polskie firmy futrzarskie dają nie więcej niż 4000 miejsc pracy. Jeśli dane są dokładne, to można zadać pytanie, czy to tylko 4000 miejsc pracy, czy może aż 4000? Jak szybko i jak łatwo można zastąpić te miejsca pracy innymi? Warto przyjrzeć się czego nie widać. 4000 to widoczne miejsca pracy, bezpośrednio przynależne do branży futerkowej, które znikną. Ale co z innymi branżami, które zarabiały na współpracy z firmami i zajmowały się podwykonawstwem? Kolejna kwestia to przychody z eksportu wynikające z hodowli zwierząt futerkowych. W samym 2016 roku wynosiły one według Głównego Urzędu Statystycznego 1,3 miliarda złotych. Ponownie to ponad miliard złotych, który zniknie z kieszeni polskich przedsiębiorców, a w dalszej kolejności ich pracowników, rodzin etc. Istnieje jeszcze jedna, najmniej oczywista konsekwencja zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Mówi o niej Raymond Gąsiorek, przedsiębiorca od 45 lat prowadzący hodowlę, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Z kurczaka człowiek zjada tylko 20-25%, a resztę po uboju, drobiu zjadają zwierzęta futerkowe. Jakby tych zwierząt nie było, to wszystko musiałoby iść do utylizacji. Koszty pokryłby konsument. Nie ma drugiej takiej branży, która radziłaby sobie z uciążliwościami i odpadami w sposób naturalny, bo zostają one przetworzone przez zwierzęta. Co to oznacza? Likwidacja firm zwierząt sprawi, że odpady będą musiały być utylizowane konwencjonalnie, czyli spalane. Dominującą pozycję na polskim rynku utylizacyjnym mają niemieckie spalarnie. I to przede wszystkim niemiecka branża utylizacyjna skorzysta finansowo na zniknięciu polskich hodowli zwierząt futerkowych. Koszty utylizacji zostaną z kolei przerzucone na rolników i konsumentów. Ale może jednak cały ten koszt jest wart poniesienia, aby poprawić dobrostan zwierząt futerkowych. Nic na to nie wskazuje, ponieważ zakaz jest lokalny, a nie międzynarodowy. Co więcej, nawet w Polsce nie zakazano sprzedaży futer, co nie likwiduje ani nie zmniejsza popytu. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, że hodowla przeniesie się poza granice naszego kraju, niekoniecznie do miejsca, w którym będą obowiązywać wyższe standardy takiej hodowli. Po drugie, ograniczenie podmiotów mogących prowadzić schroniska dla bezdomnych zwierząt jedynie do jednostek gminnych i organizacji społecznych, których statusowym celem działania jest ochrona zwierząt. W teorii ma to prowadzić do zwalczania patologii i zapewnić zwierzętom lepsze warunki bytowania, ze względu na większą kontrolę ze strony władz. Jednak już przed dwoma laty prezes MIG, Krzysztof Kwiatkowski, podczas krakowskiej konferencji Zapobieganie bezdomności zwierząt dobre i złe praktyki, rekomendacje zauważył. W Polsce mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją. Im więcej samorządy terytorialne wydają na opiekę nad zwierzętami, tym bardziej rośnie liczba bezdomnych psów i kotów. To kontrintuicyjne spostrzeżenie nabiera sensu, kiedy zauważymy, że samorządy dostają pieniądze na opiekę nad zwierzętami, ale same zwierzęta nadal traktowane są głównie jako problem, którego należy się szybko pozbyć. Według NIK w Polsce mają miejsce tzw. adopcje donikąd, gdzie gmina przekazuje bezdomne zwierzę do schroniska za określoną kwotę, ale nie interesuje się później losem zwierzęcia. Prezes NIK powiedział o odnotowaniu przypadków, kiedy system adopcji donikąd ukrywał uśmiercanie zwierząt. Propozycja ograniczenia możliwości prowadzenia schronisk jedynie do gmin i konkretnych organizacji społecznych może tylko spotęgować problem i zwiększyć liczbę bezdomnych zwierząt na ulicach, z którymi już teraz gminy sobie nie radzą. Po trzecie, zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe. W przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić minimum 6 metrów i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 metrów kwadratowych. Jako znęcanie się nad zwierzętami będzie kwalifikowane utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami lub opadami atmosferycznymi. Ta propozycja brzmi pozornie niegroźnie, wszak chodzi jedynie o ludzkie warunki trzymania zwierząt podwórkowych, prawda? Warto jednak uświadomić sobie, jak trudne będzie dla wielu posiadaczy zwierząt, zwłaszcza uboższych, zapewnienie wszystkich wymaganych przepisami warunków, co może sprowadzić np. psa na podwórku do hobby dostępnego jedynie dla bogatych. Największe wątpliwości rodzi kwestia tego, co będzie się kwalifikować jako znęcanie nad zwierzętami, kiedy spojrzymy na nowe uprawnienia policji i organizacji prozwierzęcych. Jak podaje internetowe wydanie Gazety Prawnej, nowe prawo zakłada również doprecyzowanie obowiązków Straży Gminnej i Policji w przypadku, kiedy uprawniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera zwierzę w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia. Obowiązek ten polegałby na udzielaniu asysty, szczególnie w przypadku, kiedy właściciel lub opiekun zwierzęcia nie zgadza się na jego odbiór i stawia opór. Policjantowi, strażnikowi gminnemu lub przedstawicielowi organizacji społecznej w asyście policjanta lub strażnika gminnego przysługiwać będzie prawo wejścia na teren nieruchomości, na której przybywa zwierzę bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela. Ten zapis jest już jednoznacznym zakwestionowaniem nienaruszalności prawa własności prywatnej bez wcześniejszego nakazu sądowego. Otwiera wielkie pole do nadużyć w czasie społecznych interwencji i umożliwia wykorzystywanie niniejszego rozwiązania do najniższych ludzkich zachowań, takich jak donoszenia do organizacji prozwierzęcych na nielubianych sąsiadów, aby uprzykrzyć im życie. Z drugiej strony portal bezprawnik.pl wskazuje, że nowe zapisy mogą pozwolić ograniczyć część dotychczasowych problemów, pisząc, iż w razie stwierdzenia przez policjanta, strażnika gminnego lub lekarza weterynarii braku zagrożenia dla życia lub zdrowia zwierzęcia, do odebrania zwierzęcia nie dojdzie, i w takim wypadku koszty pokryć będzie musiała organizacja prozwierzęca. To bardzo duża zmiana w stosunku do stanu obecnego. Dziś, nawet w przypadku nieuzasadnionych interwencji, jeżeli policja zdecydowała się wziąć w niej udział, koszty pokrywał opiekun zwierzęcia. Potem mógł dochodzić ich zwrotu na drodze sądowej, na zwrot pieniędzy często czekał latami. Ubój rytualny. Propozycją w piątce dla zwierząt, która budzi silny sprzeciw rolników i której los dalej jest niepewny, jest zakaz uboju rytualnego. Chodzi o prawne zakazanie uboju bez ogłuszania zwierząt, czyli metody produkcji mięsa koszernego dla wyznawców judaizmu i halal dla Mahometan, za wyjątkiem uboju na potrzeby członków polskich gmin i związków wyznaniowych. Co oznaczałby ten przepis? Polskim przedsiębiorcom nie będzie wolno eksportować mięsa koszer i halal, a co za tym idzie, zagraniczne rynki zostaną przejęte przez rolników z innych krajów. Mówimy o dużych stratach dla polskich rolników. Piotr Zgorzelski z PSL przypomina, że mięso pozyskiwane w systemie koszer i halal stanowi 40% eksportowanego przez Polskę drobiu i 30% wołowiny. Według wyliczeń wartość polskiego eksportu wołowiny to około 6,7 miliarda złotych rocznie, czyli 5% ogólnej wartości eksportu produktów rolno-spożywczych, a z tego ubój rytualny to ponad 2 miliardy złotych. Wartość eksportu drobiu wynosiła w 2019 roku 12,6 miliarda złotych i znów 40% to mięso z uboju na potrzeby religijne. Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, tak skrytykował zakaz w trakcie rozmów Senackiej Komisji Ustawodawczej obradującej nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Szacujemy, że zakaz uboju rytualnego wywoła spadek od 2 do 3 złotych na kilogramie skupowanego żywca wołowego. Witold Choiński zwrócił również uwagę na jednoznacznie negatywne konsekwencje gospodarcze poprzednich prób wprowadzania podobnych regulacji. Ubój na potrzeby religijne, drobiowy i wołowy jest istotnym elementem napędzającym rozwój polskiego rolnictwa i sektora mięsnego, co zapewnia nam konkurencyjną pozycję na rynku europejskim i rynkach pozaunijnych. Skutki ekonomiczne wprowadzenia zakazu dla polskiego rolnictwa będą znaczące. Pierwsze skutki mamy po wprowadzeniu zakazu uboju religijnego w 2012 roku. Kiedy to zakaz spowodował w grupie buchajów, których udział w ubojach przekroczył 50%, spadek ceny o 1-2 zł za kilogram, w zależności od sytuacji na rynku. Potwierdzają to analizy IER i IGZ, pokazujące obraz kondycji sektora wołowego i wpływ zakazu oraz gdy ten został wprowadzony, a następnie uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego RP w 2014 roku. Warto również zbadać zjawisko uboju rytualnego z szerszej perspektywy i spróbować spojrzeć w przyszłość. Rynek mięsa halal to najszybciej rosnący rynek mięsa na świecie, wart dziś 1,8 biliona dolarów, który według szacunków analityków w 2027 roku ma osiągnąć wartość 2,1 biliona dolarów. To jest rynek, do którego dostępu wzbraniałaby polskim rolnikom piątka dla zwierząt oprócz rynku wewnątrzkrajowego. Krajowa Rada Izb Rolniczych podkreśla, że ograniczenia uboju rytualnego nie poprawią losu zwierząt, a mogą go jedynie pogorszyć. Zwierzęta, które nie będą mogły być ubite w Polsce, będą transportowane setki kilometrów do państw, gdzie jest to legalne i gdzie i tak zostaną poddane rytualnemu ubojowi. Piątka dla zwierząt wzbudza kontrowersje i mocno dzieli polityków, przedsiębiorców, rolników, działaczy organizacji prozwierzęcych i całe społeczeństwo. Pomysły zawarte w noweli prawnej są żywo dyskutowane, poddawane w wątpliwość, odsyłane do poprawek i przegłosowywane na nowo. Dlatego można oczekiwać, że ostateczny kształt ustawy będzie zmodyfikowany w stosunku do początkowych pomysłów, które omawiamy w tym materiale. Autorem scenariusza jest Mateusz Błaszczyk. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.